po tylu latach raczej te wiadomości były nieznane. Nawet i warszawianom były nieznane te wiadomości. A teraz no dzięki Państwu, że rozpowszechniacie tę tragedię warszawską, to serdecznie dziękujemy, no bo faktycznie jest nas już tu coraz mniej, tych, którzy przeżyli tę Gehennę. Chciałam powiedzieć, że ten kościół szczególnie jest dla mnie bliski. To w tym kościele moi dziadkowie brali ślub. W tym kościele moi rodzice byli ochrzczeni i też brali ślub. W tym kościele ja byłam ochrzczona. I w tym kościele też mogę powiedzieć, że życie nam zostało po raz drugi darowane. Do kościoła dostaliśmy się 2 sierpnia. Deszcz padał. Wtedy byłam, przepraszam, bo opuściłam ważny moment. Kiedy powstanie wybuchło, mój ojciec no, nie wracał z pracy. Bałyśmy się z mamą, że może coś się z nim stało. Dopiero o godzinie 10 w nocy przyszedł z całą grupą żołnierzy, no było chyba ze 60 żołnierzy, bo był w Armii Krajowej od samego powstania armii, od ZWZ nawet. No i oczywiście brał udział w cały okres okupacji, w konspiracji. U nas się odbywały zebrania. No i 1 sierpnia oczywiście mama w strachu, że nie ma ojca, może coś się z nim już stało. No ale na szczęście o godzinie 10 wieczorem dał znać, przyszedł z żołnierzami, było tam koło 60 żołnierzy i ostrzegł naszych sąsiadów, aby z tego miejsca, z tego domu poszli dalej w głąb ulicy Płockiej, bo nasz dom, ja mieszkam na Płocka 23, to jest prawie na rogu Wolskiej i Płockiej i w pobliżu barykady. I ojciec mój mówi, że tu bardzo niebezpiecznie, w związku z tym kto może, to niech ucieka w głąb ulicy Płockiej. Były osoby, które się posłuchały i wyszły z tego domu. No i na szczęście przeżyły okres powstania i okres zakończenia walk wojny. No, ja nigdy nie mówię wyzwolenia, to mnie przez usta nie przechodzi. Więc potem właśnie ci odeszli, ci co poszli do znajomych, tam do rodziny. Myśmy też mieli rodzinę pod 25 i pod 31. Mieszkała ciocia. No i mama ze mną za rękę tam jakiś tobołek wzięła i do cioci. Druga ciocia mieszkała obok w Płocka 25, no ale ona też została w domu. I efekt był taki, że później, no nie będę szczegółów mówić, bo moja mama tam chyba ze 2 razy jeszcze przedzierała się piwnicami do tego domu, bo tak piwnice były zorganizowane, że właściwie to było podziemne przejście między budynkami. I w końcu ojciec przyszedł taki zdenerwowany i ci żołnierze bez broni i mówią, że no, ktoś zdradził magazyny, w których mieli zaopatrzyć się w broń. Zostali tylko w kieszeni z butelkami benzyny. Zdenerwowani byli. Mama moja zaczęła prosić ojca, żeby nie szedł, że to jest z góry wiadomo, że to jest walka przegrana, że nie wygradzą, że życie stracą. A mój ojciec tak mamę i mnie przytulił do serca, ale mówi tak: kocham was nad życie, ale dlatego muszę walczyć. Gdybym nie stawił się do walki, byłbym tchórzem i dezerterem. No i poszedł. I mama zaraz mnie za rękę i jeszcze tej nocy do cioci poszłyśmy. Na drugi dzień deszcz padał.
ktoś wali do bramy. No, oczywiście Niemcy. Wpadli i wszystkich psami, nawet nachajkami, nawet i granat wrzucili do piwnicy. I nas wszystkich wypędzili. Wypędzili nas przed czołgiem. Była już mnóstwo ludzi szło od strony Górczewskiej i nas pędzili przed tym czołgiem. Deszcz padał, strzelanina była, ludzie krzyczeli, nie strzelajcie, bo bali się, że tam z dachów powstańcy strzelają. Ale to okazuje się, że później, że to nie byli powstańcy, a snajperzy niemieccy. Nazywaliśmy ich gołębiarzami. No i tak dotarliśmy przed tym czołgiem do tego kościoła właśnie. I cóż tu widzimy? W tym kościele, tu w górnej części już wojsko tu rozpostarło swoje broń i tu osiedli, właściwie tutaj w tym kościele stacjonowali. Natomiast już drugiego były w podziemnym kościele, już byli ranni. Niektóre domy też już zaczęły się palić. Także co zastałyśmy tam w tym kościele? Ludzie po prostu byli przerażeni. Co dziesiątą osobę Niemcy odliczali i tu przed kościołem po tej stronie rozstrzeliwali. Mama się moja tego bardzo bała. Bała się, że albo mnie wezmą, albo mamę. I ciocia była z nami. Jeszcze była gospodyni, która spod Piaseczna przynosiła nam żywność i zastało ją powstanie u nas w domu. I ona z nami dzieliła cały czas tę gehennę tych pierwszych dni powstania. I potem właśnie mama jakoś tak miała taki... No, podziwiali wszyscy moją mamę, że miała taką... doskonałą orientację, znała niemiecki zresztą, podeszła do Niemca i mówi, że zostawiła dziecko i chciałaby po to dziecko wrócić. No Niemiec tak machnął ręką, uśmiechnął się, no bo wiadomo było, co to za tłumaczenie, że wróci tutaj, prawda? I powiedział, dobrze, ja was wypuszczę, ale o godzinie 14 będę miał zmianę warty i... będę sam na warcie i ja was wypuszczę, ale będę strzelał, tylko nie w waszą stronę, a w przeciwną i nie bójcie się. No więc czekaliśmy do tej 14. Tu w międzyczasie jeszcze Niemcy ludzi rozstrzeliwali, co dziesiątą osobę, co chwila było słychać serię strzałów i... Później ucichło to wszystko i Niemcy odeszli, a ten Niemiec właśnie, z którym moja mama rozmawiała, został. I kazał nam ręką machnął tak, żebyśmy uciekały. Mama mu oczywiście przed tym jeszcze pierścionek zdjęła z palca i dała mu ten pierścionek. No i we cztery osoby, to ciocia, mama i ta pani gospodyni, uciekłyśmy z tego kościoła. Faktycznie strzelał ten Niemiec, ale na szczęście nie w naszą stronę. W każdym razie tutaj dotarłyśmy. A jeszcze nas uprzedził, żeby iść po przeciwnej stronie, dlatego że na dachu są snajperzy i będziemy widoczni, więc będą do nas strzelać. No i faktycznie przeszłyśmy na drugą stronę i szłyśmy od bramy do bramy. Nareszcie dla odpoczynku tak weszłyśmy do bramy. Nie pamiętam już, co to był za dom. Chyba to był dom Japsa, ale to dokładnie nie pamiętam. Gdzie właściwie wejście to było bardzo szerokie, bo z pół metra ten mur miał szerokości. I myśmy tam weszły, żeby chwilkę odpocząć. Za chwilę słychać kroki biegnącej osoby. Wyjrzała moja mama, zobaczyła, że biegnie mężczyzna z dzieckiem na ręku, z dziewczynką. I dziewczynka może miała, trudno było określić, 2-3 latka. I
W pewnym momencie znowu drugie kroki słyszymy. Leci Niemiec z pistoletem odbezpieczonym i krzyczy do tego mężczyzny: halt, halt. No rzeczywiście on stanął. I ten Niemiec, przepraszam, mówię ze ściśniętym sercem, ten Niemiec złapał tę dziewczynkę i akurat obok płonął już dom i tą dziewczynkę rzucił za nóżkę do tego płonącego domu. Ojciec rzucił się na tego Niemca i zaczęli się bić. No oczywiście Niemiec był silniejszy i wystrzelał niemalże cały magazynek w tego ojca. I teraz mama mówi: a teraz się módlcie, bo na nas kolej. I rzeczywiście po cichutku modlitwę odmawiałyśmy, trzymałyśmy się za ręce. I w pewnym momencie te kroki zaczęły nie w naszym kierunku, nie przybliżać się, a oddalać. I mama lekko tak wyjrzała, zobaczyła, że Niemiec ten właśnie wszedł tam w budynki dalej od nas i zniknął w którymś z domu. No i teraz problem, jak przeskoczyć na drugą stronę ulicy Wolskiej, na Płocką, bo musiałyśmy wrócić tam, skąd na Płocką. No to moja mama jak dowódca kierowała tym wszystkim. Najpierw ciocia ze mną, potem pani ta gospodyni i potem mama na końcu. Udało nam się. Oczywiście kule świstały, ślepe z pobliskich tam walk, które toczyły się na sąsiednich jeszcze tych barykadach. I pod murem wróciłyśmy na Płocką 31. Oczywiście okazało się, że nie wszyscy lokatorzy wyszli, bo to był dom, cztery takie oficyny były, więc gdzieś ktoś głębiej się schował w piwnicy, więc nie wyszedł. I nasza dozorczyni też została z rodziną. Kiedy myśmy tam zaczęły stukać, dozorczyni nam otworzyła drzwi, uściskałyśmy się tak, jakbyśmy się nie widzieli, nie wiem ile lat. Uściskała nas, my ją i poszłyśmy do domu. No i potem się zaczęło właśnie to trwanie w tym budynku. Oczywiście więcej się siedziało w piwnicach. Potem mój ojciec dowiedział się, że jesteśmy tam u cioci, bo znowu u Wawelberga w domu mieszkał jego brat rodzony, a ojciec mój walczył od cmentarza ewangelickiego do tutaj Młynarską i kiedy właśnie tam mógł przechodzić przez teren szpitala, najpierw na Wawelską, a potem na teren szpitala i przez teren szpitala przez teren szpitala przechodził do nas tam na Płocką 31. No i potem tam bomba spadła na nasz dom, zapalająca, ludzie ugasili. Potem już bodajże w sobotę to było, wpadli Niemcy znowu do domu i pytają się dozorczyni, gdzie są ludzie. Dozorczyni mówi, że niestety nie ma już nikogo, bo 2 sierpnia wszyscy zostali zabrani. I w końcu to ci Niemcy zabrali gospodynię z całą jej rodziną. I za chwilę wyprowadzili ich na zewnątrz i za chwilę słychać było strzały. Wszyscy klęknęliśmy na kolana i modliliśmy się za tę gospodynię, bo ona nas uratowała. Ci Niemcy nie wrócili już na nasze podwórze, tylko poszli dalej. I dzięki tej gospodyni myśmy ocaleli. Drugi napad Niemców na ten nasz budynek to był 6 już sierpnia. Wtedy już nie było możliwości, nie mieliśmy możliwości zatrzymać się i gdzieś schować. Także musieliśmy wyjść.
to, co myśmy zobaczyły, a ponieważ ten dom 31 to jest prawie vis-a-vis szpitala Wolskiego, więc kiedy wyszliśmy na ulicę, wypędzono nas tam granatami, psami. Okazało się, że szliśmy po miazdze ludzkich ciał. Ci, którzy byli rozstrzeleni, chorzy, którzy nie mogli iść i byli rozstrzeleni przed szpitalem, i potem jeszcze inni z pobliskich budynków byli porozstrzeliwani. Po tych ciałach jeździły czołgi. Także nie można było w ogóle rozpoznać twarzy. I moja mama do cioci mówi i do mnie mówi, patrzcie po butach, bo bała się, że ojciec, przekradając się z Młynarskiej do nas, mógł ulec tam, no mogli go złapać i zastrzelić też. I ja zesztywniałam, po prostu nie mogłam iść. I kiedy chciała mnie mama na ręce wziąć, to jakiś pan, który szedł od Działdowskiej, ostrzegł mamę, żeby mnie nie brała na ręce, bo Niemiec zastrzeli. Dlatego, że przed chwilą córki niosły matkę na rękach, taki koszyczek zrobiły. Niemiec podszedł i strzelił do tej matki, zabił ją na ich rękach, bo argumentował, po co one się mają męczyć. I później po tych ciałach z jednej strony mama, z drugiej strony ciocia ciągnęły mnie po tych ciałach. Jakoś, nie wiem, no to już cud boski, że jakoś otrzeźwiałam i zaczęłam iść i przebierać tymi nogami. I szłyliśmy ulicą Górczewską. To była też w szpalerze ludzkich ciał. Porozwalane walizki, splądrowane. To, co widocznie tam kosztowniejszego ludzie ukryli, to już zostało rozkradzione. I pędzono nas Górczewską w kierunku zachodnim. I szukali Niemcy miejsca. To na tym rogu, to na tamtym rogu. Także bardzo długo to trwało. I dotarliśmy w końcu aż do rogu Młynarskiej i do Młynarskiej, przepraszam, do Elekcyjnej i Wolskiej. No i tam zastaliśmy to, co już mówiłam na ekranie, zastaliśmy pryzmę ciał palących się. No i Niemiec powiedział, chciał nas rozstrzelać, a drugi Niemiec mówi, że nie wolno rozstrzeliwać już ludności cywilnej ze względu na to, że rano o 6 podobno wojska niemieckie dostały ultimatum, że jeżeli będą strzelać, rozstrzeliwać ludność cywilną, to jednocześnie każdy jeniec zdobyty na każdy jeniec wzięty do niewoli będzie rozstrzelany, nie będzie brany do obozu, tylko będzie rozstrzelany. No i ten Niemiec drugi mówi, dobrze, jak mi dasz ten rozkaz w ciągu 5 minut, to ja tych ludzi nie rozstrzelę, tylko jak spóźnisz się, to ja ich rozstrzelę. No i faktycznie raz nam kazał przodem do karabinów, raz tyłem do karabinów. Myśmy się już pożegnały. Ludzie śpiewali, słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. I za chwilę słychać było warkot motoru. Nie pamiętam, czy to był samochód, jeep, czy motor, motocykl, bo tak, na takich też jeździli tych patrole niemieckie. No i nadjechał, a Niemiec w międzyczasie zobaczył, że nie ma, że minęło 5 minut, dał rozkaz do rozstrzelenia. I w końcu liczy ein, aż doszedł do acht, na Cein miała paść salwa. I w tym momencie usłyszeliśmy warkot tego motoru. I z daleka Niemiec krzyczał halt, halt. I ten zakręcił na 8 tę chorągiewkę w górze i po prostu jeszcze pogadali ze sobą, tam poszwargotali i wszystkich do obozu na Fort Wola.
No więc szliśmy w tych upał, był gorąco, było 6 sierpnia, w dodatku domy się paliły, swąd już po 6 dniach tych rozkładających się ciał przepędzili nas do tych fortów. Tam znowu w tych fortach gdzieś w dole stała jakaś szopa taka ze słomą, ledwie ranni już tam leżeli. I co najgorsze, że słychać było obok, wyżej tam ponad tym fortem, ponad tym dołem, było kartoflisko. I tam słychać było w tych kartofliskach: Jezu, mamo, ratuj. Okazuje się, że ci żołdacy po prostu gwałcili kobiety. I to niezależnie, czy dziecko to miało kilka lat, czy dorosła kobieta, czy staruszka, jak popadły im tam pod rękę, to te kartofliska ciągnęli. I myśmy trzęsły się, ciocia sobie tą chustką jak najbardziej tam twarz zasłoniła. I mama też mówi: no nie możemy tutaj dłużej być. Jeszcze ksiądz do nas doszedł i mówi tak, ksiądz, że jeżeli ktoś ma na jelonkach, bo to te forty Wola to graniczyły z jelonkami, jeżeli ktoś ma na jelonkach rodzinę, to podobno Niemcy wypuszczają. No to mama znowu do fartownika idzie i mówi, że ma tu męża na jelonkach, który pracuje u Niemców i chciałaby do męża dołączyć, ale jest tu z matką swoją, to na tę gospodynię powiedziała, i jest z siostrą i z dzieckiem. I też oczywiście miała, jeszcze został jej zaręczynowy pierścionek taki z brylancikiem i dała temu wartownikowi. I on nas całą piątkę razem z tym księdzem wypuścił na jelonki. I potem poszłyśmy w nocy do tych znajomych, do tych kuzynów. Okazało się, że oni już byli spakowani na wozie i rano już mieli się ewakuować. Dostali przepustkę i nie mogli nas wziąć ze sobą ze względu na to, że mieli przepustkę tylko na określoną ilość osób. I myśmy pieszo później szły z tego miejsca do Piaseczna. Ale to kolejna historia była i w tym potem na wsi, osiedliłyśmy się tam na wsi, nazywała się wieś Borowina, 4 kilometry od Piaseczna. A to już dalsze dzieje, też niewesołe. Dziękuję za wysłuchanie i przepraszam, że może za długo się zagadałam. Także dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Pani Jadwigo, jeszcze pani. Chciałam tutaj podziękować za historię i jeszcze przytoczyć, powiedzmy, słowa marszałka Piłsudskiego, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości, a i nie ma prawa do przyszłości. To jest właśnie takie podziękowanie dla państwa, którzy starają się tę historię rozpowszechnić, bo ona jest coraz mniej znana. I jeszcze dostałam też taką pocztówkę od znajomych. To jest zdjęcie z podwórza Jasna 17, pokazane, jak ludzie żywili się i nawzajem się wspierali. Jest taka też sentencja, która bardzo pasuje do dzisiejszych czasów, dlatego ja musiałam to powiedzieć, przepraszam, że za oknami pył, nienawiść i śmierć. Mimo to ludzi łączyło coś, czego wielu z nas dziś nie ma.
wzajemna więź, życzliwość, współpraca i opieka. Żyło się w trosce o drugiego człowieka. To chciałam Państwu pokazać, że tak ludzie ze sobą właśnie dzielili to wielkie nieszczęście. I dziękuję, przepraszam jeszcze, że...